No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Z tej strony oczywiście niezmiennie od lat jam ci to jest, czyli Grzechu 40. Witam was w tym szczególnym świątecznym czasie, dlatego że mam, no chyba dobrą informację. Udało mi się ogarnąć wreszcie, pomimo braków czasowych, no ale jęczeliście, płakaliście, groziliście mi w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, to też umotywowało mnie to do tego, aby rzeczywiście chwilkę czasu pod to znaleźć i zamieścić wam wielką pakę modów i save'ów do Farminga 22. Rzecz jasna, sprawa się tyczy samej zielonki. To znaczy w opisie pod tym materiałem zamieszczę wam trzy niezależne linki do trzech różnych paczek. Głównie no takie 95% ich zawartości to są właśnie same mody. W pierwszym pliku, to znaczy w pierwszej paczce, znajdują się również dwa inne pliki poza modami. Jeden jest to plik wykonany w notatniku, gdzie wyjaśniam, jak to w ogóle przerzucić do folderów gry, żeby to działało. Raczej to ogarniecie, to nie jest fizyka atomowa, no ale jeżeli ktoś się nigdy w takie rzeczy nie bawił, to tam jest wszystko opisane. Drugi plik to z kolei jest sam save, który trzeba również przerzucić do gry. Jeżeli wszystko zrobicie poprawnie, no to będziecie mogli się cieszyć na waszych prywatnych pecetach, w waszym zaciszu domowym, moim gospodarstwem na zielonce. Widocznym notabene w tle. Mam nadzieję, że umili wam to nadchodzący czas, tym bardziej, że teraz, no co po niektórzy, myślę, że większość, chociaż z drugiej strony jak patrzyłem kiedyś, jak paczaczałem na statystyki mojego kanału, to wcale nie jestem jakoś kanałem predefiniowanym pod młodzież. Myślę, że taka najliczniejsza grupa odbiorców, którzy mnie oglądają, moich widzów, to jest właśnie w przekroju 30, nawet 40 lat, co osobiście postrzegam jako swego rodzaju komplement, no bo wiadomo, że takie osoby są zainteresowane już kontentem wyższych lotów, ale nie do tego chciałem. Znaczna część z was będzie miała teraz wolne. Oczywiście dorosłe osoby, no to będzie kwestia zaledwie kilku świątecznych dni. Te nieco młodsze będą miały ferie i tak dalej, i w ogóle, i bardzo dużo wolnego czasu. Więc wydaje mi się, że taka paczuszka będzie w sam raz jak skrojona pod ten świąteczny czas. A korzystając z tej prerogatywy, że w ogóle do was przemawiam, bo przyznam szczerze, ostatnie tygodnie to był dla mnie prawdziwy mordor. W ogóle nie miałem czasu niczego nagrywać, do was mówić, czegokolwiek. Wszystko leciało z zapasu dyskowego, no ale skoro dzisiaj już do was przemawiam, no to rzeczywiście, ludziska, jak co roku, szczęśliwych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia wam życzę, spędzonych w gronie najbliższych wam osób, żebyście mile ten czas rzeczywiście przeżyli, żebyście się rozluźnili w tym życiowym biegu, przystanęli na chwilę, pokontemplowali nad meandrami życia, a i przy okazji zastanowili się, dlaczego Ziemia jest płaska. Nie no, no, mówiąc na poważnie, po prostu, ludziska, żeby te święta były dla was przyjemne i żeby były zwiastunem czegoś bardzo pozytywnego w nadchodzącym czasie, to znaczy roku 2024, który przy odrobinie szczęścia okaże się być lepszy pod każdym względem od tego, który obecnie przemija. Tego wam oczywiście życzę, z całego prosiaczego serducha. Od siebie jeszcze dodam, że życzę wam również przyjemnej zabawy na mapie Zielonka. Mam nadzieję, że co po niektórym umiliłem w ten sposób świąteczny czas. No i trzecia kwestia, nie zapominajcie, że widzimy się dzisiaj. No, mam nadzieję, że wpadniecie i się rzeczywiście zobaczymy dzisiaj w Wiedźminie trzecim. Również ten czas bardzo przyjemnie spędzimy, a w nadchodzącym tygodniu ja jeszcze będę zamieszczał na kanale zapowiedzi owego wydarzenia, dlatego że niespecjalnie często takie rzeczy organizuję i przyznam szczerze, jak dla mnie jest to ważna sprawa. Mam nadzieję, że przyjdzie sporo osób, ale planuję strumyk 10-godzinny. No jeszcze nie jestem pewien na 1000000%, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie on miał miejsce 29 w nadchodzącym tygodniu, czyli w piątek.
Piątek, dobry na początek. Mam nadzieję, że to będzie słuszna koncepcja, panie prezesie. Tak jest, panie prezesie, to słuszna koncepcja. Piątek 29. Spotkalibyśmy się w okolicach godziny 10, być może 11. Przy odrobinie szczęścia, no będzie to transmisja przeciągana za dotację, więc przy odrobinie szczęścia, taka świąteczna, noworoczna, przy odrobinie szczęścia, powiem po raz trzeci, spotkamy się i pobawimy wspólnie, mile spędzimy czas przez całe 10 godzin. Oczywiście wszystko w Wiedźminie trzecim, więc no, anturaż będzie przecudowny. Mam nadzieję, że będziecie mogli wpaść. Mam nadzieję, że sobie porozmawiamy. No i że gra nie okaże się być nudna, bo póki co to jestem nią zachłyśnięty i przyznam szczerze, ciężko mi się od niej oderwać. Te 3 godzinki każdego strumyka dla mnie to jest po prostu zbyt mało, więc teraz wreszcie będę się mógł wyżyć. I z tą inicjatywą na ustach się z wami pożegnam. Hej ludziska, cześć!